Cześć wszystkim, witajcie. W związku z tym, że sporo osób prosi mnie przy każdej aktualizacji gry o informację, jakiej paczki modów używam, to proszę, żebyście wiedzieli, że od dłuższego czasu używam OMC Mod Pack, czyli paczki modyfikacji od klanu Odem Mortis. Ale też przy okazji kilka osób pyta o to, jak dokładnie wygląda moja konfiguracja, bowiem im to się podoba. Więc pokażę Wam teraz kilka screenów z gry, żeby na spokojnie omówić, co jest co, i potem szybko przejdę przez instalację tego modpacka, żebyście zobaczyli, które opcje należy wybrać. Tak wygląda ekran początkowy. Widzicie, są pokazane szanse na wygraną i statystyki graczy. Jest globalne win ratio, jest liczba walk zaokrąglona w górę, jest ten parametr WN8. To jest akurat skrypt, to jakoś oblicza, ile czasu się gra, ale tu czasami jakieś takie śmieszne wartości wychodzą, więc na to w ogóle nie patrzę. I win ratio na danym czołgu. Poza tym ikonki klanów, kolory i to w sumie wszystko. I jakieś tam informacje właśnie, w jakiej wersji jest XVM. Tak wygląda już po załadowaniu bitwy. Bardzo mi się podobają nowe ikonki tutaj tych pocisków i przy okazji w garażu również tych modułów, na przykład, i przy okazji umiejętności, bowiem na przykład w garażu, jeśli macie perk bija, to obok tego symbolu jest takie małe napisane 5%. To jest takie ciekawe, żeby od razu sobie móc skojarzyć, z jaką wartością albo z jakim bonusem wiąże się dany perk, czy na przykład dany moduł, co daje, także tam powiedzmy 50% czegoś jest więcej. Powiększona przeze mnie minimapka, to już pewnie zauważyliście z moich powtórek. Poza tym ten damage panel, którym się wielu osobom podoba, to jest XFT Damage Panel. On pokazuje zadane obrażenia i przy okazji potem otrzymane od kogo, znaczy od jakiego czołgu, nie dokładnie jaki nick, ale od jakiego czołgu i z jakiej amunicji i za ile, czy ewentualnie był critical, czy może bez penetracji. Tak wygląda celownik Kellerman, którego w paczce nie ma. Dostaniecie do niego link w opisie, więc pod filmem będzie download do celownika Kellermana. Tak to się mniej więcej prezentuje. Także teraz widzicie, jest zoom, jakby pokazuje się jedna wartość zoomu, tutaj się pokazuje druga wartość zoomu, to może mniej ważne. Tu jest licznik przeładowania, a tu jest drugie przeładowanie. Wydaje mi się, nie jestem pewien, ale może to po prostu mogą się nakładać dwa mody, bo Kellermana po prostu wrzuciłem na już zainstalowaną paczkę OMC Modpack. Także może tutaj to są dwa, ale mnie to nie przeszkadza, gra się nawet nieźle. Także tutaj widzicie, jak to wygląda. Tak wygląda przy trafieniu we mnie i tutaj jest trafienie przy okazji moje w niego, także jest pokazana liczba obrażeń i ten symbol przebicia. No i tutaj przy okazji bardzo fajny jest, pokazuje się, jaki czas przeładowania ma tamten pojazd, także wiem, że na przykład jeśli ja tym SU przeładowuję 6-9, to nie mogę wyjechać na niego, bowiem on przeładuje szybciej ode mnie. I tutaj widzicie również właśnie ten damage panel w akcji. Bardzo fajne jest to, jeśli ostatnio strzelaliśmy w przeciwnika, albo przepraszam, w nas strzelał SU-100M1, to również pokazuje się tutaj, ile on jeszcze przeładowuje, więc jeśli on w nas strzelił i zaliczył dinga, to po chwili tu się robi liczniczek i wiemy, że na przykład on w ciągu 5 sekund będzie gotów do strzału w nas znowu. Także to jest akurat bardzo fajna modyfikacja. Tutaj pokazuje czołg i jego przeładowanie w celowniku, a tutaj ten, który ostatni raz w nas strzelał. Dobra. To jest widok, już tak jak bitwa się rozkręciła troszkę. Widzicie, tutaj właśnie jest ta lornetka i małe napisane 25%, więc wiem, że tutaj jak mi się to zaświeci, będę miał 25% większy zasięg widzenia. I co tutaj jeszcze? Te ikonki tarczy już pewnie, które znacie, czyli ten nasz sojusznik jest już dobrze trafiony, więc trzeba go osłonić, ewentualnie uważać, bo on może zaraz zginąć. Jeśli tam jest jakaś z kolei ikonka na czołgu przeciwnika, takiego właśnie pocisku, to wtedy to znaczy, że trzeba go kończyć. A tutaj widok już celownika Kellermana w trybie artyleryjskim. Jest nazwa załadowanej pestki i jest jaki to jest rodzaj działa, kąt
raczej jak w procentach daleko sięga nasz zakres strzału i wydaje mi się, że to jest, raczej tego nie znam, więc nie będę tutaj tworzył. Widzicie, znowu jest na celowniku Jagdtiger, który ma 390 metrów zasięgu widzenia i on strzela co 9,8 sekundy, także to by było na tyle. Przechodzimy do instalacji samej paczki. Oczywiście ściągacie sobie po prostu OMC Modpack, ruszacie z instalacją. Mnie zawsze, nie wiem czemu, antywirus pyta i firewall o zgodę na zainstalowanie tego, mimo że tworzę mu tę regułę, to on z uporem maniaka próbuje, czyli chce zgodę za każdym razem od nowa. Czekacie chwilę, sorry za tę dłużyznę. No, coś jest, wyskoczył. On teraz zawsze sprawdza aktualność wersji instalatora. Nowa wersja wyszła 26 lutego, także teraz sprawdził, że jest nowa. I przechodzimy po kolei do tego, czego ja używam. Ikonki klanowe nie używam. Mówiłem już ostatnio, ikony PSQD, PSQDX-ów są zawarte, także nie potrzebuję. Rozszerzenie minimapy. Czyli na mapce, tak jak Wam pokazywałem, albo może nie zwróciliście uwagi, tutaj widać jaki czołg i nick gracza, to jest właśnie to rozszerzenie To Road with Player Name Tank Name. Poza tym nie używam. Over Target Market Extension. Pamiętajcie, że w tej modyfikacji w OMC Modpacku, jeśli prawym klikniecie na dany mod, to się wczytuje takie bardzo fajne okienko i tutaj macie po prostu praktycznie wszystko to, o czym ja mówię. Nie musicie biegać po moich filmikach. To jest wszystko pokazane. Także używam tego. Dużo osób pyta o wersję XVM-a i tutaj różne te parametry. To używam tego. Jest OMC Config i to jest Yasha WN8 Edition. Możecie sobie kliknąć tutaj i w tym momencie otworzy Wam się pełny obrazek i tutaj widzicie praktycznie wszystko, jak to wygląda w trybie artyleryjskim. Właśnie jest ta tarcza, jest tutaj ta czacha. To wszystko tutaj może trochę inaczej wygląda. U mnie tych czaszek akurat konkretnych nie ma, ale ogólnie jest to... Tak się to przedstawia. Co jeszcze? Tutaj praktycznie nic. Pomijam intro, pomijam to logo początkowe OMC. I jeśli chodzi o... tu jest Sixth Sense, czyli akurat jest to wersja cichsza. Mało ważne chyba jest, jaki jest symbol tego szóstego zmysłu, akurat jest to Asline. Ikonki czołgów od zawsze, Asline, Contour Mod. Tak jak mówiłem, przyzwyczaiłem się do tego bardzo i nie używam niczego innego. Jeśli kiedykolwiek Asline stwierdzi, że nie będzie już robić, to będzie mi bardzo przykro, bowiem dla mnie jest to najfajniejszy mod, jeśli chodzi o ikonki czołgów. Przewijamy dalej, tutaj jest dużo tych ikonek, można wybierać. O, i to, o czym mówiłem, właśnie te nowe ikonki amunicji, wyposażenia, załogi i wszystkiego innego, to są od Grandpa. Tak, czyli tutaj, jak sobie to kliknięcie, to będziecie mieli tak, jak u mnie to wygląda. Celownik zaznaczyłem Jimbo Optimized Aim, dwa kółka, ale tak jak mówię, dorzucę Wam tutaj tę paczkę Keller i to jest Kellerman celownik, także po prostu sobie wrzućcie, więc możecie w ogóle nie używać widoku w trybie, a czyli po prostu tu nie wybierać, tak, ani tego celownika w trybie snajperskim, ani w artyleryjskim, po prostu tego nie używajcie. Podobno, a dlatego, że mam Kellermana, to jest ważna uwaga, że ponoć jako jeden z niewielu ma licznik, który pokazuje, jak długo będzie leciała pestka. Ponoć jest to również w Mjolnirze. Także tutaj doświadczenia nie mam. Musicie przetestować sami, czy w Mjolnir by Krieg Streiber jest również czas lotu pocisku w artylerii. Ograniczenia dział dla arty i TD-ków Sword of Damocles. Celownik serwerowy, wybrałem sobie Multimaps. Używam krótkich zoomoutów tylko do 100 metrów, bo więcej nie potrzebuję, nie lubię scrollować, po prostu słychać jak...
jak teraz przewijam myszką, i tak niestety trzeba robić, jak się ma 300 albo wręcz 500 metrów. Zoom in 10 i tutaj to mi wystarcza. Zdjęty ten cień wokół celownika, plus ja mam ustawione, że mouse scrollem do trybu snajperskiego, lubię to. Tutaj są te damage indicator, to jest właśnie to, skąd nam leciał pocisk, to jest w wersji Big by Powiter. Do tego jeszcze infopanel, to jest to, o czym mówiłem właśnie, czołg w celowniku, pokazuje się, są te informacje podstawowe o nim. To jest ciekawa modyfikacja, jeśli ktoś często gra w pierwszej linii, ja oczywiście nie gram artą, znaczy ja gram artą, więc mi to niepotrzebne, ale to jest fajne, bowiem to jest pod paskiem życia na bieżąco w czasie rzeczywistym oblicza efektywną wartość pancerza, czyli jeśli wasz czołg stoi tak, a wy na przykład nakierujecie celownik w to miejsce, to w tym momencie wasza wartość pancerza jest pokazana tutaj. Jeśli ktoś nie za bardzo jeszcze czuje, jak się kontuje, a ja nie czuję, jak rymuje, jak się robi sidescrap, to ten pod jest bardzo fajna wartość. Ja się przekonałem na przykład dzięki temu modowi, że próby kontowania na panterze M10 są skazane na porażkę, bowiem jak tylko postawimy trochę się bokiem, to ten pancerz efektywny się zmniejsza wbrew pozorom. Czyli najlepiej blokować strzał przeciwnika, po prostu biorąc go na klatę, a nie cudować z sidescrapami, bowiem to niewiele daje. Bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś gra dużo czołgami w pierwszej linii, to się przydaje. Szczerze mówiąc, tutaj to, czego nie używam, nie będę omawiać, bowiem po prostu nie wiem, co to jest. Tu jakaś jest modyfikacja dla Squad Commands, nie wiem, o co chodzi, więc przewijam. Wy musicie sobie to sprawdzić sami. Prosiliście mnie tylko o to, żeby pokazać, jak gram ja. Pokazanie otrzymywanych obrażeń, oprócz tego, co mówiłem, zaraz będzie ten właśnie XFT Damage Panel, to również tutaj się pokazuje, to jest ciekawe, kto, jak dawno temu, z jakiej amunicji. Damage właśnie panel, to jest to naprawdę bardzo fajna modyfikacja, świetna rzecz. Jest sporo funkcji dodatkowych, które są opisane. Jest odgłos alarmu przy pożarze, jest ikonka. Także, no i ten Vanilla Damage Panel, taki prosty, przyjemny, ale naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie, tutaj gość na T29 zrobił łącznie 14 trafionych strzałów za 3034 damage'u. Takie czołgi trafił, a takie czołgi trafiały w niego. Widzicie, że Churchill jedynka ze złota za 130 go trafił, ale wcześniej ze złota zdingował. Także jest pokaźna liczba 18 przyjętych strzałów i 1225 HP stracił. Przechodzimy do punktu następnego. Tutaj Battle Score to jest prosty element, to coś tutaj wyświetla na górze. Mam to w tej wersji. Nie używam hangarów, używam wersji domyślnej WOTA, a jest tego naprawdę bardzo dużo. Są naprawdę fajne. Jest jaskinia Batmana. To dużo osób, ludzi. Jakiś dzień czołgów w Holandii. Jeśli ktoś lubi, no to jest, no jak kto lubi. Zegarek nie używam, bowiem mam pod monitorem duży czerwony zegarek, także mi to niepotrzebne. Dwie linie czołgów, jeśli ktoś ma dużo, to żeby nie przewijać, nie scrollować w lewo albo w prawo, to dwie u mnie wystarczają. Trzy, jeśli ktoś ma naprawdę bardzo dużo. Safe shot, żeby nie strzelić sojusznikowi w tyłek. Także tutaj już od was zależy, czy chcecie. Fajne jest też to, że tutaj no corpse shot, czyli jeśli na przykład, powiedzmy, gracie artylerią, a celujecie w przeciwnika, który właśnie w tej chwili zginął, a wy dosłownie powiedzmy połowie sekundy klikniecie, to jeśli ten wrak aktualnie był w celowniku, to w tym momencie wyświetli się komunikat, że nie można strzelać we wraki. To się przydaje, bowiem dzięki temu zaoszczędzicie pestkę i zaoszczędzicie czas przeładowania. Także fajna rzecz. Drzewko rozwoju, trochę zmienione, nie to wotowskie, tylko takie pionowe z czołgami premium ułożonymi na dole. Fajne, naprawdę przyzwyczaiłem się. Max Farplane tutaj dla osób z komputerami słabszymi może to być niefajne, bowiem zdejmuje mgłę,
więc widać absolutnie caluteńką mapę. Idealnie, można naprawdę, człowiek jak czy po prostu czasami wręcz myli, bo wyjeżdżamy ze swojej bazy i widzimy dokładny kap przeciwnika i wydaje nam się, że jak ktoś tam się pojawi, to go zaraz trafimy. A jedno to jest rysowanie grafiki, a drugie to jest zasięg widzenia naszego czołgu. Oczywiście, także tutaj, żebyście się nie przejechali, to w jakimś tam stopniu ogranicza FPS-y, bowiem wyświetla całą mapę tak samo. No ale akurat ja się tym nie przejmuję. Ciekawe jest to, chociaż to dla osób zupełnie początkujących, screeny wczytywania, to jest ciekawe, bowiem pokazuje taki właśnie rzut ogólny mapy i przy okazji, tak jak czasami na transmisjach z rozgrywek Pro Ligi, pokazuje się w jakim, raczej po prostu powiedzmy tryby, tak, że w trybie Assault będzie wyglądała mapka tak, w trybie spotkaniowym będzie wyglądała tak, a w standardowym w ten sposób i ogólnie takie najważniejsze trzy miejsca, w których walka się toczy, czyli powiedzmy właśnie dla tej mapy Prochorowka będzie to tutaj ta ścieżka po lewej, środek to jest taki punkt spoterski, trochę miasto i oczywiście ten Mordor na górce. Jeśli ktoś grę zaczyna, a nie wie jak to wygląda, to myślę, to jest fajna rzecz, żeby się czegoś nowego nauczyć. Tylko zajmuje to 156,5 MB, więc ostrożnie, jeśli chodzi o miejsce na dysku. Tekstury nie używam w ogóle. Także jeśli ktoś lubi dodatkowe jakieś minimapki w wersji HD, to jest taki announcer tak zwany, czyli po polsku można to nazwać ogłaszacz. Mówi, że do końca walki zostało 5 minut, 3 minuty, minuta chyba i pół minuty, to jest tak mniej więcej. Jeśli ktoś lubi, to są pokolorowane strefy trafień. To już zależy od Was, czy lubicie grać z tymi hitzonami, czy nie. Ja używam tego, czyli pokolorowanych rykoszetów i dingów. Przydaje się czasami. To jest też fajne, jeśli ktoś gra scoutami, pokazuje się dookoła niego takie 15-metrowe kółeczko, które wskazuje, które krzaki nas w tej chwili chronią. Czyli na przykład jeśli spotterem podjeżdżamy do krzaka, to po wystrzale krzaki w promieniu tego kółka nie będą nas chroniły. Białe, martwe czołgi przydaje się, żeby jak się próbuje strzelać z czołgiem, który stoi za wrakiem. Powoli kończymy. Są dodane, bardzo mi się to podoba w tej wersji statystyki sesji po polsku, w wersji Jasenkrasen w trzech wersjach, plus jeszcze Vanilla. Także jak ktoś lubi wiedzieć dokładnie, jak mu idą poszczególne bitwy, to tutaj będzie to mieć. I używane przeze mnie, naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Modyfikacje dźwięków od Gnomfadera. Mam wszystko, czyli silniki, dźwięki, luf, czyli dźwięki z dział, o przede wszystkim, i ogólne dźwięki od przyjętych strzałów. Powiem Wam szczerze, jest filmik na YouTubie, który pokazuje różnicę między zwykłym WOT-em bez tej modyfikacji, a WOT-em z tą modyfikacją, i naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, że jest to aż tak duża różnica. Ja naprawdę uwielbiam, chociaż jak komentuję, to nie mogę robić tego głośno, ale uwielbiam słyszeć dźwięk wystrzału, który towarzyszy właśnie huknięciu z FV-a 215 bez 183. To jest po prostu tak niesamowicie intensywny, głęboki i taki uderzający dźwięk, że to jest po prostu poezja. Więc jeśli gracie bez tej modyfikacji dźwiękowej, to naprawdę uwierzcie mi, sporo tracicie. WOT okazuje się być bardzo cichą grą, jeśli my nie strzelamy, to po prostu tylko wokół nas słychać raz na jakiś czas, może jakiś bliski strzał, poza tym może jakiś ruch gąsienicy i to wszystko. A gdy macie ogólnie dźwięki wszystkie od Gnomfadera, to po prostu słychać po prostu jak ta plansza żyje, tam się wszyscy strzelają dookoła, tam jest taki gwizd opadającego pocisku artyleryjskiego. Jest naprawdę, to jest super. Bardzo Wam polecam. Nie zdawałem sobie, mówię, sprawy, jak bardzo WOT się zmienia, gdy się te dźwięki zainstaluje. Poza tym tutaj już to można po prostu wybrać, tak? Można wziąć sobie powiedzmy dźwięki silników od Gnomfadera, a na przykład dźwięki ogólne od Kriegstribera, czy jakkolwiek tam się go czyta, albo od Grandpy. To już zależy od Was. Ja mam wybrane Gnomfadera wszystko i temu ufam, temu wierzę. Poza tym zobaczcie, nie mam nic. Można sobie jeszcze wybrać ewentualnie głosy załogi, na przykład po niemiecku. Tutaj Bruce Willis z Call of Duty, ale też jest po niemiecku. Jakieś minionki, żołnierza kosmosu, Space Marine, Duke, Julie. No, nie wiem, trzeba by to przetestować. To jest ciekawe i warte uwagi.
Także to cała modyfikacja OMC modpa, który ja używam. Tam, gdzie widzieliście kropki, to będzie to, co u mnie jest na filmikach. Dobra, to tyle, bo ten filmik nam się przedłuża. Dzięki, do następnego, cześć.